Klimat. Magazyn piosenki studenckiej. Zaprasza Jerzy Krużel. Kieszeni, gdzie ma dużo wolnej przestrzeni, tam wóz ciągnął konie po ziemi wśród drzew, z ramionami z korzeni. Innej zieleni niż ta z twoich źrenic przestrzeni. Niech trwa chwila, która nie zmieni nas w tło z grafitowych podcieni. Ciągle zmienia się w słowo tam ja, wciąż określa się w sobie i trwa chwila, którą mam w głowie. Innej przestrzeni niż ta z twoich źrenic zieleni. Wiem, przyjdzie czas, przyjdzie i odmieni nas w tle krajobrazu z jesieni. Dobry. Dzisiejszy 403 magazyn piosenki studenckiej Mikroklimat rozpoczął zespół piosenki poetyckiej Jak z Przeworska piosenką W kieszeni, do słów i muzyki Gabriela Manowca z nowo wydanej płyty pod tytułem Księżyce. A w dzisiejszej audycji zespół Jak opowie o sobie i swoich piosenkach. Agata Żylińska-Rusinek, witam. Gabriel Manowiec, dzień dobry. Czyli zespół? Zespół piosenki poetyckiej Jak z Przeworska. Zespół Jak wydał płytę. Jak ta płyta się nazywa? Płyta nazywa się Księżyce. Jest to nawiązanie do piosenki, która znajduje się też na tej płycie. A szczegóły to już opowie Gabriel Manowiec. No cóż ja mogę powiedzieć? No Agata wszystko powiedziała. Piosenka Księżyce, która gdzieś tam nam dała furtkę do tego świata festiwali, bo tą piosenką chyba zdobyliśmy pierwszą swoją nagrodę jako zespół piosenki poetyckiej Jak. No i ta piosenka, no co tu dużo mówić, no podoba się wielu ludziom i stąd chyba też tytuł tej płyty Księżyce ze względu na tą piosenkę właśnie. Chlebią się chleby u Cześka księżycem z nocnej zmiany. Budzą się ludzie ze snu wyrwani,
wołaczem, co w niebo się wkreśla. Niech tam będą pomarańcze, cynamony, cytryn, beczka. A ja lubię zapach chleba, ten chlebiący się od Cześka. Dla wędrowców, co szukają drogi, dla nędzarza, co z ulicą mieszka, toczą się po bruku nieba chlebiące się księżyce od Cześka. Hej, piekarze z Bożej łaski, co was tylu tutaj mieszka? Uczcie się zachlebiać chleby jak najlepsze, jak od Cześka. Chleba tego poprzedniego daj nam dzisiaj, jutro, zawsze. Miej też, Boże, miej w opiece mistrza chleba, mistrza Cześka. Dla wędrowców, co szukają drogi, dla nędzarza, co z ulicą mieszka, toczą się po bruku nieba chlebiące się księżyce. Dla wędrowców, co szukają drogi, dla nędzarza, co z ulicą mieszka, toczą się po bruku nieba chlebiące się księżyce od Cześka. Co szukają drogi, dla nędzarza, co z ulicą mieszka, toczą się po bruku nieba chlebiące się księżyce. Dla wędrowców, co szukają drogi, dla nędzarza, co z ulicą mieszka, toczą się po bruku nieba chlebiące się księżyce od Cześka. Cofnijmy się parę lat wstecz i opowiedzmy, jak się zaczęło wasze granie i śpiewanie. Ja tutaj pojawiłam się w zasadzie z przypadku. Napisał do mnie ówczesny członek zespołu Ernest Kożuch, czy zechciałabym zagrać na skrzypcach, że koledzy grają taką i taką muzykę, chodzi o poezję śpiewaną, więc ja się długo nie zastanawiałam, bo lubię się sprawdzać w każdych nurtach muzycznych, więc jak najbardziej zgodziłam się i to miało miejsce 4 lata temu, już od 4 lat gramy wspólnie. Co dodał Gabriel Manowiec? No u mnie to już jest dosyć długa historia, bo to zaczęło się chyba jak byłem nastolatkiem, nie wiem, miałem 18-17 lat. Oczywiście nie będę tu oryginalny, jak powiem, że zaczęło się od Stachury, czyli od tych piosenek SDM-u, które kiedyś tam graliśmy przy ognisku. Potem brałem udział w jakichś tam konkursach piosenki poetyckiej, poezji śpiewanej. Później zaczęła się przygoda z własnymi tekstami, zacząłem pisać własne teksty, własne piosenki, kompozycje oczywiście. I po kilku latach przerwy zacząłem pracę tutaj w Domu Kultury i tutaj powstał zespół na początku w Rzepaku. Wtedy wykonywaliśmy piosenki innych poetów, takich jak Leśmian, Stachura czy Norwid. Ale zaczęliśmy w końcu grać swoje piosenki autorskie, bo okazało się, że jednak takie piosenki autorskie, czyli te własne napisane przez siebie, są lepiej oceniane i lepiej się na to patrzy, więc zaczęliśmy grać swoje piosenki. No i tak to się zaczęło. Potem powstał zespół Jak, który jest następcą zespołu w Rzepaku.
Jesteśmy zespołem, który gra przy Miejskim Ośrodku Kultury imienia Oskara Kolberga w Przeworsku. Tutaj mamy próby, po prostu spotykamy się i gramy, także tworzymy też nasze piosenki, aranżacje. Nie ma mnie, bywa, że z każdym dniem coraz mniej, ale gdy droga lśni, pora iść. Nadszedł brzask, słońce wciąż jeszcze śpi, szczyty z chmur ubrał wiatr, jeszcze chce się żyć. Bo to nie my zdobywamy góry, tylko one zdobywają nas. Bo to nie my zdobywamy góry, tylko one zdobywają nas. Trzeba iść, zabrać świat z sobą tam, gdzie jest myśl, zerwać kwiat, ale tak, żeby żył. Prowadź mnie dalej wciąż, póki sił będę szedł, znajdę cię tam, gdzie już wyżej nie da się. Bo to nie my zdobywamy góry, tylko one zdobywają nas. Bo to nie my zdobywamy góry, tylko one zdobywają nas. Powiedzmy o tej płycie. Na tej płycie jest 14 utworów. One są zróżnicowane tak stylistycznie. Uważam, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest coś na molowo, jest coś na durowo, w różnych rytmach i w różnym metrum. Także zapraszamy do słuchania. Myślę, że będą Państwo zadowoleni. Płyta powstawała w wielkich bólach i cierpieniach, bo bardzo długo powstawała. Nagrywaliśmy ją tutaj w Domu Kultury, ale co warto dodać, to chyba to, że w zasadzie większość piosenek to piosenki autorskie, chociaż mamy, mówię, w repertuarze też parę piosenek Stachury czy Leśmiana. No mamy tutaj piosenkę jedną Leśmiana i naszego kolegi Mirka Welca, który jest poetą z Podkarpacia. Także jest rzeczywiście, tak jak Agata powiedziała, płyta dosyć zróżnicowana stylistycznie, muzycznie i tekstowo. Myślę, że warto posłuchać będzie tego materiału. Czy na tej płycie jest piosenka, którą uważasz za najbardziej reprezentatywną waszego zespołu? No myślę, że tak. No na pewno są to Księżyce, które, ta tytułowa nasza piosenka, która jest kojarzona chyba najbardziej z naszym zespołem. Jest też piosenka Teraz i Tu, która też nam dała parę nagród gdzieś tam w festiwalach w Polsce. No i Być chyba to jest jedna z piosenek, która też jest taką dosyć piosenką zauważalną, lubianą przez pewnych oczywiście ludzi.
Ja tak powiem, że czasami tak jest, że jednej osobie podoba się jedna piosenka, drugiej inna, no bo to jest normalne, ale jednak te piosenki chyba są najbardziej popularne i najbardziej chyba tutaj charakteryzują nasz zespół, też nasz styl naszego grania, naszego wykonywania tych piosenek, także są to chyba te piosenki, o których mówiłem. Tak, chciałabym dodać, że jeśli chodzi o treści, to można tutaj znaleźć treści takie egzystencjalne, tutaj można się zastanowić nad życiem, nad tym, dokąd to życie zmierza, są też zagadnienia dotyczące gór, także miłośnicy wspinaczek górskich również tutaj znajdą coś dla siebie. Ogólnie płyta jest o życiu, bo przez życie w zasadzie jest napisana. Zaczynając od początku, teraz i tu, bo tą piosenką zaczyna się płyta. Jak zawsze mówię na koncertach czy podczas festiwali, kiedy ją gramy, jest to piosenka, do której melodia mi się po prostu przyśniła pewnej nocy. Wstałem, zanotowałem tą melodię na jakimś tam urządzeniu elektronicznym, a później powstał tekst. Także jest to piosenka teraz i tu, taka też rzeczywiście, co Agata powiedziała, egzystencjalna, o życiu, o tym, co jest ważne, że życie jest ważne. Teraz i tu to teraz, jakby to Carpe Diem słynne. Patrzę, nie widzę, słucham, nie słyszę, nie mam, nie jestem, wykrzykuję ciszę jak czarno na białym. Dusza jest ciałem, to jest mój świat. Pół radość, pół smutek, jak wszystko na niby. Pół środki, pół prawdy, jak prawie to gdyby. Można to wszystko zostawić na chwilę, to byłby cud. Może obudzę się i nie będzie to sen. Może się stanie raz jeden cud, że życie jest teraz i tu. Wierzę, w co wierzę, nie błądzę, bo pytam. Zliczam oddechy w jeden wiersz życia. A kiedy przyjdziesz, nabierzesz się trochę, bo to tylko sen. Maski, lusterka, zabawy w berka, stroje na stroje, grzebyki, pusterka. A kiedy staniesz przed sobą, zobaczysz, że to jest twój świat. Może obudzisz się i nie będzie to sen. Może się stanie raz jeden cud, że życie jest teraz i tu. Będzie to sen. Może się stanie raz jeden cud, że życie jest teraz i tu. Może czas zacząć żyć, wreszcie prawdziwie być. Każdego dnia przeżywać ten cud, że życie jest teraz i tu. Następna piosenka to Księżyce oczywiście. Zawsze też na koncertach zadaję taką trochę zagadkę. Jest to tak jakby konkurs, w którym pytamy się o inspirację, do czego nawiązuje ta piosenka. No i oczywiście jest to piosenka, która nawiązuje w swojej treści do postaci, która żyła w Wózku Zdroju, o której napisał piosenkę Wojtek Bellon z Wolnej Grupy Bukowiny. I oczywiście jest to piosenka nawiązująca do Cześka Piekarza, czyli Księżyce, czyli te bochenki chleba, o których śpiewał też Wojtek Bellon. Kolejna piosenka to Być. No Być powstała w takich trudnych okolicznościach dla mojej rodziny, gdyż powstała, kiedy odchodziła moja teściowa Helena. Jakoś mnie tak natchnęło w tym czasie i powstała piosenka wtedy Być, która nawiązuje właśnie do tego, że człowiek odchodzi i jak to jest, co jest najważniejsze w życiu. Być to jest trwać bliżej nieba w każdy nawet trudny czas. Być
to jest gnać tak przed siebie, tam gdzie nie ma jeszcze nas. Być to jest odejść, ale tak, by się zrodzić jeszcze raz. Być to tak trwać, by człowiekiem móc pozostać cały czas. To tak grać, by nadzieję ludziom można jeszcze dać. Być to jest brać, by móc więcej, jeszcze bardziej z siebie dać. Być to jest odejść, ale tak, by się zrodzić jeszcze raz. Być to tak trwać, by człowiekiem móc pozostać cały czas. Jest tutaj piosenka, na której śpiewam tylko i wyłącznie ja, tam Gabryś dośpiewywuje chórki, także zostałam zaszczycona w ten sposób. Jest to piosenka do słów Bolesława Leśmiana Już czas, także ona też porusza temat miłości, że trzeba umieć kochać całe życie. W zasadzie to nigdy człowiek nie wie, kiedy jest właściwy moment na tą miłość i akurat ta piosenka daje odpowiedź na to pytanie. Już czas ukochać w sadzie pustkowie bezdomne. Ptaki niebem schorzałe i drzewa ułomne. I płot, co tyle desek, w złe stracił godziny. Że na trawę cień rzuca przejrzystej drabiny. Sąsiada ogród niedaleki i ciemność, co nim duszę, sny do snu uprzątną. Żywi nas pokryją mu dobrocią pokątną. Thank you.
okruchy ostatniego znoju. W ubogich złocistościach zalękłego pokoju. I skroń złożyć twe ręce wycieńczone mgłami. I nie płakać, nie płakać wspólnymi siłami. Jeżeli chodzi jeszcze o taki ogólny wydźwięk tej płyty, to rzeczywiście ona zawiera pewne elementy takie duchowe, tak? Czyli takie przesłanie, które chcemy tutaj powiedzieć innym, także dać coś od siebie, bo zazwyczaj jak się pisze te piosenki, to się nie pisze tych piosenek dla siebie, tylko się pisze je dla innych. I często spotykamy się nawet na koncertach, że rzeczywiście jakaś tam piosenka, czasami jest to ta sama piosenka, czasami jest to zupełnie inna piosenka, trafia do kogoś innego. Jedna piosenka trafi z tekstem, z przesłaniem do kogoś, do jednej osoby, a następna do innej. No, no naprawdę zdarzało nam się kilka razy, że rzeczywiście ludzie byli wzruszeni, poruszeni tymi tekstami, tymi piosenkami, a to jest chyba najważniejsze dla artystów, dla twórców tych piosenek. Także to chciałbym jeszcze powiedzieć na temat tych piosenek. Plany zespołu na przyszłość. No jeśli chodzi o plany, no to myślę, że póki w duszy coś tam gra, to trzeba dalej robić to, co robimy. No oczywiście chcemy nagrywać następną płytę. Już mamy piosenki do tej płyty wybrane tak naprawdę. Także już powoli przymierzamy się do nagrania. A być może uda się w Radiu Rzeszów w przyszłym roku nagrać płytę taką live, czyli zagramy koncert na żywo i zrobimy z tego płytę. Także takie są najbliższe plany. Oczywiście chcemy cały czas koncertować, grać. Także zapraszamy na nasze koncerty, na wszelkie wydarzenia, gdzie tam będziemy grać i występować dla Was. Warto jest zwrócić uwagę na piosenkę Który jesteś. Ona porusza treści religijne, zwracamy się w tej piosence do Boga, do Stwórcy wszystkiego, więc to jest taka piosenka uwielbiająca Stwórcę całego świata, także no to też jest piosenka warta odsłuchania, także zapraszam. Dziękuję Ci Tobie, który masz promienną duszę i ludzką twarz. Jesteś, bo jesteś z błękitu fal w brudnej koszuli z podartych szmat. Piękno jest w skrzydłach, prawda gdzieś w nas, dobro w wytrwaniu, ta wolność w snach. Gdzieś trzeba iść, doganiać czas, odnaleźć człowieka w najmniejszym z nas. Pamiętaj, że życie to dar. Dziś to jest teraz, dopóki trwa. Ty wiesz, ja wiem. Wystarczy wiedzieć nam. Wystarczy wierzyć, wierzyć w swój świat. Piękno jest w skrzydłach, prawda gdzieś w nas, dobro w wytrwaniu, a wolność w snach. Gdzieś trzeba iść, doganiać czas, odnaleźć człowieka w najmniejszym z nas. Piękno jest w skrzydłach, prawda gdzieś w nas,
dobro w wytrwaniu, a wolność w snach. Gdzieś trzeba iść, doganiać czas, odnaleźć człowieka w najmniejszym z nas. Dla kogo jest ta płyta? Ta płyta jest przede wszystkim dla ludzi wrażliwych, dla ludzi kochających muzykę, dla ludzi z pasją do życia, dla ludzi, którym nie obce są nurty krainy łagodności. Myślę, że jak najbardziej tym osobom się spodoba, ale nie wykluczam, że może inni ludzie też znajdą coś dla siebie. W ogóle ci, którzy nie słuchali tego typu muzyki, nie rozumieli do tej pory, może akurat uda się tą płytą przekonać. Płyta jest na pewno dla ludzi, którzy poszukują odpowiedzi na pewne pytania w swoim życiu. No wiadomo, każdy sobie z nas zadaje takie pytania i no, często szukamy tego w książkach, w poezji, literaturze czy w filmie. Jeśli chodzi o tą płytę, to jest na tyle zróżnicowana też właśnie muzycznie i tekstowo, że rzeczywiście jest tam wiele treści i można znaleźć coś dla siebie. No myślę, że każdy, kto wsłucha się w te teksty, będzie mógł znaleźć coś dla siebie i coś tam go, myślę, że poruszy. Czym się możecie pochwalić? No mogę się pochwalić tym, że mam 5 dzieci. Najmłodsze ma rok. A jeżeli chodzi o zespół, to możemy się pochwalić 2 nagrodami. Oczywiście jesteśmy laureatami 12 już chyba teraz nawet nagród i wyróżnień w ogólnopolskich festiwalach i przeglądach piosenki poetyckiej, studenckiej, turystycznej. Ja zostałam mamą, także to jest największe osiągnięcie moje do tej pory. A oprócz tego staram się też tutaj działać w zespole. Też organizuję czas, żeby móc dojeżdżać na próby i jeździć z kolegami do różnych miast Polski, grać koncerty, jeździć na festiwale. Też jestem twórcą linii Skrzypiec, która jest na tej płycie. Także razem wspólnie żeśmy tworzyli, Gabryś zaaranżował całą muzykę, natomiast skrzypce wymyśliłam ja. Kto jeszcze gra w zespole? Opowiedzmy o tych ludziach, bo nie ma ich tutaj z nami. No tak, w zespole gra jeszcze Grzesiek Jakubiec na klarnecie głównie, chociaż czasami zdarzało mu się też brać do ręki saksofon. Oraz, że tak powiem, nasz najnowszy nabytek, czyli Łukasz Kołodziej z Łodzi, który jest młodym gitarzystą, bardzo sprawny. Także aktualnie gramy w 4 osoby. Kiedy błądzę, wtedy pytam, kiedy nie mam, wtedy mam. Kiedy patrzę tak przed siebie, to nie jestem sam. Kiedy kocham, to spełnienie, wtedy ufam, kiedy trwam. Wtedy jestem to pragnienie kolejnego dnia. Kiedy słucham, wtedy idę, kiedy bose stopy mam. Wtedy spotkam, kiedy widzę sercem cały świat. Wtedy jesteś, kiedy przy mnie, to dla ciebie, kiedy gram.
Nie ma nas przecież dlatego, jestem taki sam. Ja, 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 ja. Co robicie na co dzień poza muzyką? Agata Żylińska-Rusinek, w zespole gram na skrzypcach, oprócz tego śpiewam. Z wykształcenia jestem w zasadzie magistrem sztuki. Skończyłam wyższe studia na Uniwersytecie Rzeszowskim, edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej, specjalność rytmika. Gabriel Manowiec, w zespole gram na gitarze akustycznej, klasycznej, czasami na harmonijce ustnej, śpiewam. Piszę te wszystkie piosenki i komponuję, czy tam można raczej powiedzieć, wymyślam melodię do tych piosenek. No z zawodu w zasadzie to ja jestem pedagogiem i socjologiem. Skończyłem też studia doktoranckie o specjalizacji socjologia kultury. Jeżeli chodzi o doktorat, to cały czas to wisi wszystko w powietrzu. Nie mam na razie na to czasu, zająłem się tym, co lubię najbardziej, czyli muzyką i pisaniem tekstów i piosenek, także nie wiem, czy kiedykolwiek zostanę pełnosprawnym, że tak powiem, w pełni tego słowa znaczeniu doktorem. Na razie mam te studia. A pracujesz? A pracuję w Miejskim Ośrodku Kultury imienia Oskara Kolberga w Przeworsku, do którego oczywiście zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na wszelkie wydarzenia, które się tutaj odbywają i odbywać będą. To powiedzmy o pozostałych członkach zespołu. Łukasz Kołodziej pochodzi z Łodzi, jest naszym gitarzystą, dogrywa różnego rodzaju solówki, oprócz tego też akompaniuje nam. Studiuje dietetykę. Grzesiek Jakubiec, tryńczanin. To jest taki człowiek, który zajmuje się różnymi biznesami. Między innymi skupuje orzechy, także zapraszamy do Tryńczy, jak ktoś ma za dużo orzechów. No i co poza tym? No, gra na klarnecie z nami i czasami właśnie, tak jak mówiłem, na saksofonie. Czego wam życzyć? Szczęścia, bo szczęście jest w życiu potrzebne. Poza tym chcielibyśmy więcej koncertować, chcielibyśmy się skupić właśnie na rozwoju naszym wspólnym, na promowaniu naszej płyty. Także szczęście tu się bardzo przyda. Myślę, że trzeba nam życzyć przede wszystkim świadomych i takich poszukujących słuchaczy, którzy będą się wsłuchiwali w te teksty, którzy będą rzeczywiście uczestniczyć w tym naszym graniu i żeby te koncerty, czyli te nasze występy były takimi spotkaniami, żebyśmy razem tutaj współtworzyli tą przestrzeń poetycko-muzyczną, żebyśmy razem tutaj nadawali jakby na jednej linii. Także chodzi o to, żebyśmy mieli takie właśnie jak najlepsze przeżycie, jeżeli chodzi o te koncerty i występy. Przede wszystkim chcielibyśmy bardzo gorąco pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów. Zapraszamy na nasze przyszłe koncerty. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia. Jak znowu pytam jak mi odpowiada, jak drogi bezkresnej szlak, jak owe stawiając pytania, jak żyć, jak umierać, jak biec i jak iść do końca, choć garb uwiera, jak sobą, człowiekiem jak być. Upadłem na kolana, jak z kolan powstawać, zbolałem jak się pozbierać, ze sobą jak się dogadać, jak milczeć, jak pisać, jak słowem, jak bez słowa, na horyzoncie jak czytać, jak ową, jak ową odpowiedź.
jak znowu pytam jak mi odpowiada. Jak drogi bezkresnej szlak, jak owe stawiając pytania. Jak żyć, jak umierać, jak biec i jak iść. Do końca choć gard uwiera, jak sobą człowiekiem jak być. Upadłem na kolana, jak z kolan powstawać. Zbolałem, jak się pozbierać ze sobą, jak się dogadać. Jak milczeć, jak pisać, jak słowem, jak bez słowa. Na horyzoncie jak czytać, jak owo, jak owo odpowiedź. W 403 magazynie piosenki studenckiej Mikroklimat wysłuchaliśmy piosenek z pierwszej płyty zespołu piosenki poetyckiej Jak z Przeworska, noszącej tytuł Księżyce. O zespole i swoich piosenkach opowiedzieli Agata Żylińska i Gabriel Manowiec, członkowie zespołu. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, jak zwykle mówią autor audycji Jurek Krużel i realizator Maciej Rosół. Do końca dzisiejszego Mikroklimatu słuchamy piosenek zespołu piosenki poetyckiej Jak z płyty Księżyce. Ja idę dalej, idę dalej. Ja idę dalej, sięgam wzwyż. Ja idę dalej, idę dalej, póki starczy sił. Ja idę dalej, idę dalej. Ja idę dalej, sięgam wzwyż. Ja idę dalej, idę dalej, póki starczy sił. Bo żeby człowiek był człowiekiem, na drogą był błękitny kwiat. Podróż zaczynaj wciąż od nowa i dzielnym bądź uważnie patrz. Bo życie to nie tylko radość, bo cierpieć trzeba czasem też. Nic nie jest dane nam bez celu, brać trzeba wszystko tak jak jest. Tak bardzo chciałbym móc stanąć z tobą twarzą w twarz. Pytania wciąż bez odpowiedzi, na które czas wciąż jeszcze masz. Drogi są ptactwa rozskrzydleniem, a w sercu dzwony biją rytm. Podążaj drogą, własną drogą, by coraz bardziej być. Błądzenie niech będzie szukanie, przestrzeń klepsydrą piaskiem czas.
miłości nasze krajobrazem, gdzie nie zabraknie nigdy nas. Słowa niech płyną z nurtem rzeki, tych małych zapomnianych prawd. Życie niech stanie się muzyką, andante i bez pauz. Idę dalej, sięgam wzwyż. Idę dalej, póki starczy sił. Idę dalej, sięgam wzwyż. Idę dalej, póki starczy sił. Póki starczy sił, póki sił. Rozczochranej trawy drżenie, półblask toczy się koliście, rozmazując nasze cienie. Tutaj pieśni wciąż bezsenne, o zegarach jak odległych. Ciemność cierpi na przestrzeni, oto człowiek ból, istnienie. Zaśpiewajcie z tym, co w sobie, szumność tego, co nad wami, reszta sama się dopowie. Ech pastwiska, ech zielone, zaśpiewajcie z tym, co w sobie, szumność tego, co nad wami, reszta sama się dopowie.
jest tak, jak chce tego świat. Mów do mnie tak, jak pierwszy raz. Słowa bez słów znikają z ust. Tuli się szept do słonych łez. Na pewno wiesz, są miejsca, gdzie na drugi brzeg przejść nie da się. Powracaj tu z warkoczem zbóż, co splata deszcz podczas burz. Zasypia ptak w kolebach gwiazd. Kolejny raz zaśpiewał wiatr. Na pewno wiesz, są miejsca, gdzie kwitnie sad w betonach miast. Powracaj tu, jeśli chcesz, znajdziemy znów. Jak chce tego świat, mów do mnie tak, jak pierwszy raz. Piliśmy herbatę gorącą po śnieżnie przebytym dniu, a w nieznajowej jak zwykle pachnącą od niezapomnianej wiosny tej, a w nieznajowej jak zwykle pachnącą od niezapomnianej wiosny tej. Zabarwiony jakiś człowiek pod ścianą nuci opowieść swą, a obok pijani życiem swym szeroko śmieją się. A obok pijani
życiem swym szeroko śmieją się. Ech, krzyże łamane, kapliczki milczące, pochylić trzeba się. Prowadzą nas drogą i unieść nie mogą do nieba, jasna rzecz. Jedna stała pośrodku znów. Była wylewna, czysta, potrzebna, by w życiu stał się cud. Była wylewna, czysta, potrzebna, by w życiu stał się cud. Ech, pani Krystyno, ech, w życiu jedyna ważna jest przecież rzecz. Nie patrzeć z góry, lecz tam, ponad chmury, nieważne jest, co wstecz. Nie patrzeć w mury, ale iść w góry, zostawić ten marny skecz. Ech, krzyże łamane, kapliczki milczące, pochylić trzeba się. Prowadzą nas drogą i unieść nie mogą do nieba, jasna rzecz. Ech, krzyże łamane, kapliczki milczące, pochylić trzeba się. Prowadzą nas drogą i unieść nie mogą do nieba, jasna to rzecz.